Panowie, za chłopaków! Za zwycięstwo Łódźanka! Tragedia, która się wydarzyła na Podkarpaciu, poruszyła całe środowisko piłkarskie. Jesteśmy tutaj po to, żeby też uczcić pamięć tych chłopaków, którzy zginęli jadąc na mecz, realizując swoje marzenia, które każdy z nas, piłkarzy, miał w dzieciństwie. No my przyjeżdżając tutaj chcieliśmy dać słowo otuchy i przede wszystkim wsparcia rodzinom z powodu tego nieszczęścia, które się stało. Bo jest to niewątpliwie olbrzymia tragedia. No i my jako piłkarze robiliśmy to tak, jak to zwykle robiliśmy przez całe życie, czyli grą na boisku i naprawdę dziś łączymy się w tej tragedii razem z rodzinami. Polski Związek Piłki Nożnej ma takie fajne hasło: łączy nas piłka. Dlatego przy tej tragedii wszyscy dzisiaj z całej Polski się zjeżdżamy, żeby pokazać, że w tych ciężkich chwilach trzeba też się jednoczyć z rodzinami. Oby w tym życiu więcej takie przykrości nas nie spotykały i takie tragedie. W takich sytuacjach ciężko cokolwiek powiedzieć. Tym bardziej, że znało się tych chłopaków od małego i można powiedzieć, że wychowywało się z nimi piłkarsko. Trudno wracać na stadion Stali Mielec w ten sposób, na taki turniej charytatywny. Nie wiem, jak ważną dla nich była dyscyplina piłka nożna, bo pomimo tego, że gdzieś tam starali już sobie układać życie pracy, to zawsze wracali do tej piłki i przede wszystkim ta piłka była na pierwszym miejscu, więc kochają futbol tak jak i my i będziemy pewnie już do końca życia grać dla nich wszystkie mecze, a tym bardziej drużyna Wólki. Tam gdzie są i tutaj gdzie my jesteśmy, dla nich będziemy grać. Grałem z chłopakami w drużynie już ponad rok i po prostu dotknęło mnie to szczególnie. To nie tylko koledzy z boiska, ale także przyjaciele, można powiedzieć. Będzie na pewno im brakować wszystkich. Piłka pokazuje, że łączy w trudnych momentach. To środowisko piłkarskie potrafiło się dzisiaj złączyć i przyjechało naprawdę mnóstwo znakomitych piłkarzy i chwała im za to. Oczywiście wolelibyśmy się spotykać w sympatyczniejszych okolicznościach, ale to jest też życie i chcę pokazać, że jesteśmy solidarni z rodzinami dotkniętymi tą katastrofą i oczywiście z Krystianem. Liczymy, że dzięki też naszemu wsparciu, takiemu może duchowemu, szybko dojdzie do zdrowia. Także Krystian, trzymaj się i czekamy na Twój powrót do zdrowia. Wracaj do zdrowia najszybciej jak się da. Trzymamy kciuki wszyscy razem. Krystuś, wracaj do zdrowia. Krystian, wracaj do zdrowia. Krystian, wracaj do zdrowia. Trzymamy za Ciebie kciuki, wszystkiego dobrego. Krystian, wracaj do zdrowia, pozdrawiamy Cię serdecznie.